To, co zaraz powiem, może rozwalić ci mózg, ale praktycznie wszystkie przeglądarki są w rzeczywistości jedną przeglądarką i istnieje szansa, że korzystasz z Chroma, nawet nie będąc tego świadomym. Otóż o czym w tym momencie mówię? Generalnie jest gigantyczny problem na rynku przeglądarek, który jest zdominowany w znacznej mierze przez Google Chroma, ale. Em, to jest tylko pozorne, że Google Chrome ma jakąś szczególną dominację na tym rynku, ponieważ sam silnik, którego używa Google Chrome, który faktycznie odpowiada za to, jak układane są elementy na Twoim ekranie, jak one są renderowane, jak, który tłumaczy powiedzmy, tak to nazwijmy, tłumaczy kod na y, faktyczny wygląd strony internetowej, to się nazywa silnik y, przeglądarki. I w. Mierząc dominację chroma, jeżeli chodzi o jego silnik przeglądarki, czyli Blink, albo upraszczając chromium. Możemy zauważyć, że jego dominacja jest znacznie głębsza niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. W tym momencie to zależnie jak się to mierzy, tak konserwatywnie yy, można stwierdzić, że ma 85% z całego rynku. 85% to jest, no, to jest w zasadzie monopol. I teraz z tego względu to jest gigantyczne zagrożenie dla otwartego internetu, bo yy, to, to jest pewnego rodzaju. Wąskie gardło, jeżeli chodzi o oprogramowanie, które, które sprawia, że praktycznie każda strona internetowa, którą ładujesz, a, a nawet nie tylko strona internetowa, bo Chromium jest używany, jest przepakowany powiedzmy, tak to, tak to nazwijmy, jako elektron chociażby, i mnóstwo aplikacji może być taką ograniczoną przeglądarką internetową. I nawet możesz sobie z tego nie zdawać sprawy, nie? Są takie aplikacje jak na przykład, nie wiem, Spotify albo, nie wiem, Nuclear. Chyba Discord też, jak dobrze pamiętam. Mnóstwo popularnych aplikacji, które w rzeczywistości, jak popatrzysz w ich bebechy, są w zasadzie taką mini-przeglądarką, która renderuje tylko tą, nazwijmy to, stronę. To jest w dużym uproszczeniu to, co w tym momencie mówię. Natomiast kluczowe jest to, żebyś zrozumiał, że Mnóstwo aplikacji, i w zasadzie praktycznie cały internet jest uzależniony od tego konkretnego silnika, od tego konkretnego oprogramowania, które jest kontrolowane przez Google'a. I teraz to jest. E, wspominałem już o tym zagrożeniu wcześniej, kiedy polecałem Pale na zamiast e, różnych przeglądarek, ze względu na to, że on korzysta z niezalewnego silnika e, e, przeglądarki. Który, jest, który rozwija się niezależnie. I teraz ja ostatnio stwierdziłem, że zupełnie wytnę ze swojego życia, właśnie przez tą władzę, jaką to daje Google'owi, wytnę ze swojego życia wszystkie rzeczy oparte o, o ten właśnie chromium. Już praktycznie tego nigdzie nie używam, i z tego również względu. Uciąłem Brave'a, którego wielokrotnie polecałem, ale ty tego nie powinieneś robić. I zaraz powiem czemu, bo ten problem jest znacznie głębszy niż się może nadal wydawać. Bo Firefox jest lepszy pod tym względem, że używa własnego silnika przeglądarki. Używa Gecko, który jest rozwijany niezależnie od Chromium. I teraz. Gecko jest rozwijany przez Mozille, która niestety większość swoich pieniędzy wyciąga od Google'a, który, który płaci Mozilli za to, żeby w Firefoxie domyślną wyszukiwarką był Google. I... I tutaj widzisz pewną zależność, że Google stara się kontrolować w zasadzie każdy element internetu, każdy, każ, każdy fragment jego funkcjonowania jest w jakiś sposób od tego Google'a zależny. I teraz, co się może z tym wydarzyć? Podam Ci przykład. Jeżeli pojawia, pojawiają się jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania technologiczne, które mogłyby być dla Google'a w jakiś sposób niekorzystne. na przykład, nie wiem, przeciwdziałałyby reklamom albo śledzeniu, czy utrudniałoby je w jakikolwiek sposób, Google może powiedzieć, że my tego nie chcemy, zablokować te, te rozwiązania technologiczne, bądź wprowadzać swoje własne rozwiązania, które nie są w rzeczywistości potrzebne, natomiast służą tylko i wyłącznie im. To jest Mam wrażenie, że to jest zaprzeczenie wszystkiego, czy, wszystkiego, na czym Internet był y, ufundowany i wszystkiego, czym, y, od czego Internet wychodził. To miała być zdecentralizowana sieć wymiany informacji, które, te, które informacje mają być y, otwarcie dostępne. I teraz, y, w tym momencie... Wygląda to tak, że Google, poza tym, że ma e, praktyczny monopol na wyszukiwarki, e, o czym zrobiłem oddzielny film, tak w ogóle poradnik, jak zmienić tę wyszukiwarkę e, na jakąś alternatywną i rzadko dostępną, ale możesz też zmienić na jakąś dowolną inną. E, na pewno takie opcje znajdują się w Twojej e, przeglądarce, wcale nie gorszą, tak, tak na marginesie. Zobacz po prostu ten film. E, w każdym razie Google tworzy sobie ten monopol na, na przekazywanie informacji między, e, między ludźmi i z drugiej strony e, nawet jeżeli korzystasz z takiego Brave'a i myślisz, że jesteś turbo niezależny, bo korzystasz z Brave Search'a, bo korzystasz z, z tej przeglądarki, która jest ponoć niezależna od Google'a, bo blokuje reklamy, bloku, blokuje tam śledzenie i yy, 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 parę innych technologii, które Google, yy, z których Google tylko wystal, albo bo które wymyślił. Nadal jesteś od niego bardzo bezpośrednio zależny przez właśnie silnik przeglądarki, z którego Brave. Powysta. I to jest wielki problem. To jest też jedna rzecz, na którą dziwi mnie, że bardzo mało ludzi zwraca uwagę w środowiskach związanych z blockchainem. Czemu to mówię? Ze względu na to, że jest... na początku było coś takiego, co nazywa się teraz Web1, czyli sieć zdecentralizowanych, osobistych stron internetowych. Z reguły było wcześniej, ledwo już, ale mniej więcej pamiętam jeszcze czasy, w których. Z reguły, jak sobie oglądałeś różne strony w internecie, to nie było tak, że wchodzisz na nie przez jakąś platformę, że wszystko robisz przez kurczę jakiegoś Facebooka, czy Google'a, czy, czy YouTube'a, czy cokolwiek innego. Tylko z reguły to były jakieś osobiste strony prowadzone przez pojedyncze osoby nieprofesjonalnie i które z reguły linkowały się między sobą. Nie? To, to to jest nazywane Web 1. Teraz jest coś, co się nazywa Web 2, czyli e, sieć platform, czyli e, teraz zamiast wrzucić ten film na własną stronę internetową, e, wrzucę go na kurcze YouTube'a, tak? A Web 3, to co ma teraz przychodzić, to sieć Ciężko to w tym momencie zdefiniować, bo to dopiero powstaje, ale ja myślę o tym jako sieć zdecentralizowanych platform, takich jak Library czy e, Odyssey, które ym, funkcjonują bardzo podobnie z perspektywy użytkownika, natomiast technicznie są zdecentralizowane i władze nad nimi mają stricte użytkownicy. Ym, I. Y i to koncept jest bardzo dobry, natomiast jeżeli to nadal będzie przechodziło przez wąskie gardło jakim jest Chromium czy Blink, jakkolwiek to precyzyjnie naz, nie nazwać, to, to nie, nie będzie mieć większego znaczenia, że to wszystko jest zdecentralizowane. Ze względu na to, że nadal Google będzie mieć precyzyjną władzę nad tym, co może albo nie może się tam wyświetlać i... Nic nie będzie można z tym zrobić. <grym> Dlatego e, ja wszystko zmieniłam na Firefoxa. Ale czemu ty nie powinieneś? Dlatego, że Firefox jest <grym> strasznie słabą przeglądarką. I to, jest, I to jest ogromny problem, że nie dość, że Mozilla, która rozwija Firefoxa, jest finansowo uzależniona od Google'a, natomiast stara się e, tą zalewność pomniejszyć od ostatnich kilku miesięcy, co uważam, że jest bardzo dobrym ruchem. E, to, e, to z drugiej strony. Sam w sobie Firefox. Kiedyś, ileś tam lat temu, Firefox był najbardziej popularną przeglądarką w Polsce. To był standard, że wszyscy używali Firefoxa, mam wrażenie. Ale z czasem, już już kilka lat temu, Firefox stał się jakąś taką mniejszością. Wszyscy teraz domyślnie używają Google Chroma. Mam wrażenie, że to ze względu głównie na to, że Firefox spoczął trochę na laurach, nie? Zupełnie nie zupełnie nie trafił na rynek mobilny chociażby. Przez mnóstwo lat Firefoxa nie było na żadnych telefonach. Chyba dopiero w 2015 pojawiła się tam aplikacja na, na iPhone'a, kiedy wszyscy już mieli poinstalowane tam Chromy, Safari czy inne przeglądarki konkurujące z Firefoxem. I tak jak kiedyś był jedną z najbardziej popularnych, tak czy w Polsce najbardziej popularną, tak teraz jest marginesem, ze względu na to, że nawet mówiąc o Firefoxie, ja mogę mówić o technikaliach, o rzeczach, które mnie obchodzą, tak? I one są bardzo ważne, natomiast na nie nie zwróci uwagi przeciętny użytkownik i Firefox, mam wrażenie, że nie ma w tym momencie nic takiego, co sprawi, że ja go mogę rekomendować, bo ja uważam, że dla zwykłego użytkownika Firefox jest znacznie gorszy w tym momencie niż, niż taki Brave. Brave'a mogę swobodnie polecić, bo Brave jest Prosty w użyciu, a z drugiej strony, technicznie bardzo dobrze ogarnięty i blokuje mnóstwo rzeczy, które powinien blokować. <grym> ma bardzo dobrze ustawienia, e, poukładane ustawienia domyślne. Firefoxa da się dobrze skonfigurować, jeżeli wiesz, co robisz, ale większość użytkowników nie ma pojęcia, co robi. I nie powinna, mam wrażenie, w ogóle się dotykać ustawień przeglądarki, więc e, po prostu nie jestem w stanie z jednej strony polecić Firefoxa, ale z drugiej strony. On jest skrajnie potrzebny i nie może umrzeć. On jest bardzo potrzebny do tego, żeby internet pozostawał otwarty i żeby internet nie był zmonopolizowany przez takiego Google'a, który stara się kontrolować wszystko czego by nie dotknął i i teraz, może jeszcze jedna rzecz, którą usłyszałem, że ktoś się pewnie teraz obudzi, że ja korzystam z Safari. I Safari jest, jest niezależny od Google, bo rozwija go Apple. No spoko, tylko że Safari ma dokładnie te same problemy co Chromium. <coughs> Zresztą, już zobaczcie sobie, jaka jest historia. Y Safari kiedy Apple wielokrotnie już odmówił wprowadzania na przykład nowych rozwiązań do progresywnych aplikacji webowych. Nie będę się wdawał dokładnie co to jest, w każdym razie chodzi o to, że możesz zainstalować jakby zainstalować sobie stronę internetową na telefonie, czy tam na komputerze i ale to bezpośrednio zagrażało App Storeowi Apple'a, więc stwierdził, że do dzisiaj wiele, wiele dodatków, które można wprowadzać, które można by było wprowadzić do takich progresywnych aplikacji webowych, nie jest dostępna na iPhone'ach, Maca, na, znaczy na Macach jest trochę inaczej, ale na iPhone'ach wszystkie przeglądarki, niezależnie co sobie zainstalujesz, instaluj sobie cokolwiek, bo tam jest wymuszone przez Apple'a, że wszystko jest w rzeczywistości safari. Z równą nakładką, więc nawet jak zainstalujesz sobie Chroma, to tam. To na iPhoneie to jest safari, tylko że wygląda inaczej. W każdym razie to nie może być jakaś korporacja, która kontroluje cały internet albo część tego internetu, bo oni wtedy zaczynają mieć sprzeczne interesy. Mozilla jest, mam wrażenie, bardzo dobrym, em, takim em, bardzo dobrą organizacją, bo Problem z silnikami e, przeglądarek jest taki, że one są bardzo skomplikowane i one są bardzo dużymi projektami, które wymagają absurdalnych nakładów pracy i, i siłą rzeczy absurdalnych nakładów pieniędzy, więc to, nie mo, to musi być jakaś organizacja, która za tym pracuje, mam wrażenie. E, i, I Mozilla, myślę, że jest świetnym. Świetnym podmiotem do zajmowania się czymś takim, bo Mozilla nie jest firmą, Mozilla jest non-profitem, który nie rozwija w tym momencie jakichś konkurencyjnych projektów, tak? I który aktywnie działał przez lata na rzecz otwartego internetu. A w ciągu ostatnich paru lat mam wrażenie, że się po prostu degeneruje, więc. Jaki jest przekaz tego filmu? Nie wiem. Przekaz tego filmu jest taki, że generalnie sieć jest w tym momencie ma, ma trylion równych problemów. Ja tylko, ja tylko uszczknąłem teraz troszeczkę z góry, troszeczkę taki, taki szczyt góry lodowej tego, jak głęboko osadzona jest władza Google nad przepływem informacji w internecie. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak, jak wielką mają kontrolę nad każdą informacją, która w internecie przepływa. A z drugiej strony no kurczę, nie wiem jakie jest tego rozwiązanie szczerze mówiąc. Jeżeli wiesz co robić, jeżeli wiesz co, co robisz, to zainstaluj sobie Firefoxa. Ja zrobię poradnik tego jak go dobrze skonfigurować, bo jeżeli dobrze go skonfigurujesz, to da się z niego normalnie korzystać na co dzień i być i to jest znacznie wtedy lepsza przeglądarka niż Brave. Czy zwykły użytkownik powinien korzystać z Firefoxa? W dzisiejszych ustawieniach myślę, że nie. Bo on po prostu jest znacznie gorszy niż inne opcje na rynku. Ale myślę, że docelowo dobrze by było, żeby silniki przeglądarek były, żeby była ich mnogość, żeby nie, było, nie wytworzyła się monokultura oprogramowania do renderowania sieci, bo to, w jaki sposób teraz odbierasz ten film, jest przez Google kontrolowane, a wcale być nie musi. Więc to jest w zasadzie wszystko. No, sieć w tym momencie to jest po prostu. E, to, 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 jest, to, jest, to jest. wielki śmiecnik, mam wrażenie. A i niedługo na mojej stronie internetowej pojawi się takie krótkie porównanie równych przeglądarek pod kątem e, też silników, ale również e, ró, e, równych ich dodatków. Jeżeli oglądasz ten film jakoś, nie wiem, tydzień po, po jego publikacji, to zobacz sobie opis, na pewno tam się to e, znajduje. Dobra, e, to w zasadzie wszystko, co mam do powiedzenia. Cześć.